Daniel Siwiec. Flipy od zera. Nie musisz być milionerem, żeby zacząć inwestować w nieruchomości. Czyta Tomasz Kućma. Dlaczego powstała ta książka? Minęło ponad 10 lat, od kiedy zmieniłem swoje życie. Zrobiłem to, rzucając pewną i stałą pracę. I wszedłem na rynek nieruchomości, o którym nie miałem wtedy pojęcia. Zdecydowałem się na to, bo chciałem żyć inaczej. Nie chciałem spędzić reszty swoich dni spłacając ogromny kredyt na mieszkanie. Marzyłem by być wolnym i niezależnym na każdej płaszczyźnie, także finansowej. Nie będę teraz mówił, że od początku było łatwo. W pewnym momencie oszczędności już stopniały, a ja nie słyszałem od bliskich słów wsparcia. Jednak wtedy się nie poddałem. Zawalczyłem o siebie i okazało się, że było warto. Dziś niektórym trudno uwierzyć, że na początku nie mogłem sobie pozwolić na wynajęcie biura i zaczynałem od wynajęcia miejsca w pokoju. A przecież właśnie tak zaczęła się moja kariera od zera. Nie miałem rodzinnego kapitału, nie miałem w swoim otoczeniu osób, które byłyby właścicielami firm. Brakowało mi autorytetów i wsparcia, zarówno finansowego, jak i mentalnego. Zaczynałem biznes, będąc też dla wielu zbyt młodym. Tylko czy tak naprawdę sukces jest zarezerwowany dla określonej grupy osób? Moim zdaniem nie. Swoją wiedzę zdobywałem przez długie lata. Niejednokrotnie popełniałem błędy, ponieważ nie miałem sprawdzonego sposobu działania. Powstał on dopiero po wielu transakcjach. Co ciekawe, rynek nieruchomości jest na tyle bezpieczny, że znając zasady, a nie mając doświadczenia, nie straciłem na flipie. Najmniej zarobiłem 28 tysięcy złotych. Postanowiłem napisać tę książkę, bo tak naprawdę to flipy były tym, co dało mi finansowy sukces, ale też pozwoliło wejść na całkiem nowy poziom biznesu. Przez wiele lat prowadziłem równolegle z flipami działalność deweloperską oraz biuro nieruchomości. Obecnie już sprzedałem swoje biuro, ponieważ prowadzenie go zabierało mi zbyt wiele czasu i tym samym blokowało moje działania. W tej książce opowiadam o swoim systemie. Jest to moja autorska metoda, która pozwala mi prowadzić stabilny biznes od wielu lat. Metoda, która pomogła mi przeskalować moje działania. Jestem przekonany, że skoro ja, zwykły chłopak z Lublina, który wychował się w ciasnej kawalerce, odniosłem sukces, to Tobie również się to uda. Skąd ta pewność? Bo widzę, jak świetnie radzą sobie absolwenci moich warsztatów. Obserwuję ich sukcesy, a musisz wiedzieć, że działają w ekstremalnie różnych warunkach i miastach. Łączy ich jedno: zarabiają naprawdę dobre pieniądze i robią to, co kochają. Rzucają pracę na etacie, uwalniają się od korporacji i zaczynają pracować dla siebie i na siebie. Czasem pracują naprawdę ciężko. Zdarza się, że dłużej niż przez 8 godzin dziennie, jednak, robiąc to, widzą sens swojej pracy. Ja również czasem pracuję znacznie dłużej, niż gdybym pracował na etacie. Jednak zawsze wiem, po co i dlaczego to robię. Postanowiłem pokazać Ci poszczególne etapy i elementy swojego biznesu, bo jestem pewien, że niektórym brakuje tylko iskry, żeby podjąć decyzję o zmianie. Bardzo chciałbym popchnąć Cię do działania, bo flipy wcale nie są trudne, kiedy wiesz, jak je robić. Flipy: Czy są dla Ciebie? Często spotykam się z opinią, że inwestowanie w nieruchomości to sposób na lokowanie środków dla milionerów. Twierdzenie takie ma jednak niewiele wspólnego z prawdą, na co najlepszym dowodem jest moja historia. Swoją przygodę z nieruchomościami zacząłem w wieku 22 lat, mając na koncie 30 tysięcy złotych. Wiele osób mówiło mi wtedy, że mój pomysł na życie nie ma prawa się udać i sceptycznie podchodziło do moich zamierzeń. Nie zrażałem się jednak ich uwagami, dążyłem do wyznaczonego celu, a efektem mojej pracy były kolejne udane inwestycje w nieruchomości. Wybrałem nieruchomości, bo szukając swojego sposobu na życie, wielokrotnie słyszałem opinie, że na tym rynku są naprawdę duże pieniądze do zarobienia. Według mnie, jest to sposób inwestowania, który daje bezpieczeństwo, ma najlepszy stosunek zysku do ryzyka. Oraz oferuje możliwość podnoszenia wartości nieruchomości w prosty sposób. Jeśli chcesz znać więcej powodów, dla których warto wybrać nieruchomości jako formę inwestowania, to zapraszam Cię do przeczytania bądź wysłuchania mojej wcześniejszej książki pod tytułem Nowoczesny Inwestor. Tutaj nie powielam tych treści, koncentruję się natomiast na tematyce flipów i chcę pokazać Ci sposób na to, jak zostać fliperem, zarabiać na tym dobre pieniądze i szybko pomnażać swój majątek. Nie wiem, kim jesteś. Jakie masz doświadczenia i umiejętności, nie ma to jednak żadnego znaczenia. Jak zobaczysz, w tej książce przywołałem przykłady kilku osób, które z pozoru nie mają ze sobą nic wspólnego: różni je wiek, płeć, miasto, status społeczny? Łączy je jednak jedno: robią flipy i dobrze na tym zarabiają. Ty też możesz do nich dołączyć. To od Ciebie zależy, czy zaczniesz zarabiać na flipach. Pamiętaj, że ja również na początku byłem zielony i zupełnie nie znałem rynku nieruchomości. Ktoś mi jednak powiedział, że tutaj są pieniądze. Zacząłem się uczyć, poznawać ten rynek i działać. Uczyniłem ten pierwszy krok, a konsekwencja w działaniu doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Czym są flipy? Flipowanie to kupowanie nieruchomości. Najczęściej mieszkań po okazyjnej cenie, podnoszenie ich wartości, a potem sprzedaż z zyskiem. Jednym z najważniejszych czynników znacząco wpływających na opłacalność danej inwestycji jest czas. Flipy to inwestycje krótkoterminowe, trwające zwykle około 3-4 miesięcy, najdłużej pół roku. Dzięki tak krótkiemu okresowi trwania inwestycji można osiągnąć stopy zwrotu na poziomie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciokrotnie wyższym niż z innych inwestycji. We flipach pieniądz jest nieustannie w ruchu, dzięki czemu w ciągu roku możesz obrócić tymi samymi pieniędzmi około 3-4 razy. Jak mówi jeden z absolwentów mojego kursu, Wiktor Jankowski, dzięki flipom w kilka miesięcy możesz zarobić tyle, ile na etacie w dwa lata. Agata Kopiejczyk z kolei podkreśla, że w ciągu trzech miesięcy na flipie możesz zarobić tyle, ile na najmie przez dwa lata. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili może ci się wydawać, iż takie zarobki są dostępne dla nielicznych, którzy już mają za sobą lata doświadczeń i inwestycji w nieruchomości. Tymczasem prawda jest taka, że już na pierwszym flipie możesz zarobić kilkadziesiąt tysięcy, co potwierdza przykład nie tylko mój, ale także wielu osób, które ukończyły moje szkolenie o flipowaniu. Moją pierwszą inwestycją na flipa był zakup kawalerki, w którą zainwestowałem 30 tysięcy złotych, zrobiłem remont, a potem sprzedałem ją z zyskiem wynoszącym również 30 tysięcy złotych. Całą operację przeprowadziłem w ciągu czterech miesięcy, a więc stopa zwrotu w skali roku z zainwestowanych środków wyniosła 300%. Pamiętaj przy tym, że to była moja pierwsza inwestycja, zatem uważam, że osiągnąłem efekt całkowicie zadowalający. Potem były kolejne, a w tej chwili nie zliczę już nawet ile flipów mam na swoim koncie. Na podstawie swoich doświadczeń wypracowałem pewne schematy działania, dzięki którym flipować może zacząć każdy. Dowodem skuteczności tych metod są rezultaty, jakie osiągają uczestnicy moich szkoleń. Pozwól, że przytoczę ci kilka przykładów, flipów, które przeprowadzili. Krzysztof Nieznalski, młody mieszkaniec Trójmiasta, wypróbował techniki sprzedażowe poznane podczas mojego szkolenia na mieszkaniu kupionym pod wynajem przez jego rodzinę. Krzysztof lekko je odświeżył i przeprowadził tam home staging, zwiększając tym samym jego atrakcyjność pod kątem wynajmu. Podobne doświadczenia ma Agata. Po moim szkoleniu pomogła ona sprzedać mieszkanie, na które jeden z członków jej rodziny bezskutecznie próbował znaleźć nabywcę przez kilka miesięcy. Podniosła cenę i w ciągu tygodnia mieszkanie zostało sprzedane za cenę wyższą o 20 tysięcy złotych od poprzedniej oferty. Po tych doświadczeniach działali dalej. Krzysztof swoje pierwsze mieszkanie na flipa kupił za 220 tysięcy złotych. Przeprowadził remont, podnosząc jego wartość, a potem sprzedał je za 347 tysięcy. Czysty zysk na tym mieszkaniu wyniósł 97 tysięcy złotych, co daje 45% stopę zwrotu w ciągu pięciu miesięcy, czyli prawie 110% w skali roku. Kolejne dwa mieszkania również przyniosły zysk po około 100 tysięcy złotych. Przyznasz, że to robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że były to pierwsze flipy przeprowadzone przez Krzysztofa i to w trójmieście, w którym nieruchomości należą do najdroższych w kraju. W kolejnych rozdziałach poznasz jeszcze więcej przykładów udanych flipów wykonanych przez absolwentów moich szkoleń. Ich przykłady jasno pokazują, że zyski rzędu kilkudziesięciu tysięcy na flipie to nie jest mrzonka, ale realna możliwość, którą może zrealizować każdy, kto zacznie flipować. Pamiętaj, że nikt się nie wzbogacił na robieniu niczego. Każdy, kto jest bogaty, musiał coś robić. Nie będziesz bogaty, jeśli będziesz czekać, aż manna spadnie ci z nieba. Nie wierzę w pieniądze za darmo. Wierzę za to w budowanie prawdziwej kariery, dawanie wartości, dążenie do doskonałości. Pieniądze są ubocznym produktem zdobywania umiejętności. Ludzie się bogacą, dając innym jakąś wartość. Oczywiście, aby to było możliwe, musisz działać z głową. Umieć znajdować okazję, mieć podstawową wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami, a przede wszystkim musisz umieć liczyć, aby dobrze skalkulować opłacalność danej inwestycji. Tę wiedzę przekażę Ci w dalszej części tej książki. Na początek jednak chciałbym rozprawić się z pewnymi kwestiami, które bardzo często stanowią blokadę powstrzymującą przed rozpoczęciem działalności fliperskiej. Ile trzeba mieć, żeby zacząć? Wielu uczestników moich szkoleń mówi, że zanim zaczęli zgłębiać tematykę związaną z nieruchomościami, a konkretniej z flipami, byli przekonani, że inwestowanie w nieruchomości wymaga posiadania milionów. W związku z tym w ogóle nie rozważali tej formy inwestowania, gdyż uważali, że to za wysokie progi. Potwierdza to Bogusław Wrubel, jeden z uczestników mojego szkolenia. Przed szkoleniem wydawało mi się, że nieruchomości są dla mnie niedostępne, bo uważałem, że trzeba mieć dużo pieniędzy, by zacząć inwestować. Tymczasem na szkoleniu Daniel otworzył mi oczy i pokazał, że brak pieniędzy nie jest przeszkodą, bo można dość łatwo pozyskać kapitał na inwestycje. Zaraz po szkoleniu zacząłem działać i szybko znalazłem okazję. Kupiłem mieszkanie i w ciągu trzech tygodni sprzedałem je z zyskiem bez remontu. Mogło być jeszcze szybciej, gdyby kupująca nie brała kredytu. Wiele osób biorących udział w szkoleniu potwierdza, że dopiero później, gdy usłyszeli historię innych inwestorów, zrozumiało, że brak środków nie stanowi przeszkody. Owszem, jest spore grono milionerów, którzy w nieruchomościach lokują swoje nadwyżki finansowe. Ale jest też sporo inwestorów nie mających jeszcze nadwyżek finansowych, którym nieruchomości nie służą do lokowania środków, lecz do pomnażania kapitału. Niektórzy, wśród swoich celów długoterminowych, mają plan lokowania nadwyżek w nieruchomości, ale najpierw muszą solidnie popracować. Na przykład flipując, by te nadwyżki się pojawiły. Taki plan ma na przykład Wiktor Jankowski, który mówi. Wybrałem nieruchomości, bo szukałem sposobu na to, aby dużo zarobić, ale nie pracować na sztywnym etacie i być od kogoś zależnym. Dzięki inwestowaniu we flipy przez kilka lat mogę wypracować kapitał, który w późniejszym czasie będzie na mnie pracował, a ja zacznę zbierać z tego profity. Myślę o inwestowaniu w nieruchomości na wynajem, ale dopiero na późniejszym etapie. Teraz wybieram flipy, bo obracając gotówką mogę szybciej pomnażać swój kapitał. W dodatku flipy są bardzo dynamiczne, każda transakcja jest inna, jest wyzwaniem, które na każdym etapie flipa pozwala poczuć się zwycięzcą. Przywołane przykłady pierwszych inwestycji moich kursantów dowodzą, że wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, by zacząć działać na rynku jako flipper. Niektóre osoby zaczynały nawet z niższymi kwotami. Na przykład Agata Kopiejczyk z Warszawy, która kilka ze swoich flipów zrobiła z niewielkim udziałem kapitału własnego. Czasem jej udział ograniczał się do zaledwie kilku tysięcy złotych środków własnych. Jest to doskonały przykład nie tylko na to, że można z niewielką gotówką wejść na rynek flipów, ale również na to, że jest to możliwe nawet w takich miastach jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, gdzie ceny nieruchomości należą do najwyższych w kraju. Jednym słowem, brak na koncie siedmiocyfrowych liczb nie oznacza, że nie możesz zacząć flipować możesz. Bo we flipowaniu środki na zakup mieszkania to żaden problem. I choć może Ci się to w tej chwili wydawać nieprawdopodobne, to wniosek ten wynika nie tylko z moich osobistych obserwacji i doświadczeń, ale również został potwierdzony przez innych, którzy inwestują w nieruchomości na flipa. Trochę więcej wiedzy na temat tego, w jaki sposób mądrze zdobywać środki na inwestycje, znajdziesz w kolejnych rozdziałach tej książki. Co trzeba wiedzieć, by działać? Drugą blokadą, która obok braku środków stanowi hamulec dla chcących wejść w inwestycje flipowe, jest brak wiedzy o nieruchomościach i o kwestiach technicznych. Faktycznie, bez znajomości podstawowych mechanizmów rządzących rynkiem nieruchomości, początek będzie trudny. Nie jest to jednak wiedza niedostępna czy skrzętnie skrywana przez mistrzów tego fachu. To wiedza, której zdobycie wymaga jedynie nieco wysiłku. Wystarczy zatem poświęcić odrobinę czasu na to, by poznać podstawowe zasady obrotu nieruchomościami, a w trudniejszych czy niejednoznacznych sytuacjach posiłkować się wsparciem specjalistów, np. notariuszy. Podobnie wygląda sytuacja ze znajomością aspektów technicznych, które mają znaczenie przy decyzji o zakupie czy późniejszym remoncie. Warto byś znał podstawy, czyli wiedział na co zwracać uwagę przy oglądaniu mieszkania, ale nadzór prac nad ekipą wykończeniową możesz zlecić fachowcowi. Czasem lepiej wydać kilkaset złotych na fachowy nadzór nad ekipą, niż zmagać się z poprawianiem jej prac, bo to może być dużo kosztowniejsze. Gdy postanowiłem działać w nieruchomościach, też była to dla mnie zupełna nowość, ale to mnie nie powstrzymywało. Wiedza to coś, co można zdobyć i to w dość prosty sposób. Udostępniłem w sieci mnóstwo materiałów szkoleniowych, dzięki którym możesz zgłębić wiedzę potrzebną do poruszania się na rynku flipów. Im więcej będziesz wiedział, im lepiej poznasz rynek nieruchomości, tym łatwiej ci pójdzie. Najlepiej uczyć się od osób, które prężnie działają, więc nie mów, że nie możesz robić flipów, bo niczego o nich nie wiesz. Poświęć trochę czasu, naucz się je przeprowadzać, skorzystaj z doświadczeń innych. To od Ciebie zależy, czy ta bariera będzie faktycznie przeszkodą nie do pokonania, czy zaledwie niewielkim płotkiem, który łatwo ominiesz. Czy każdy może być fliperem? Wiesz już, że brak środków i nieznajomość rynku nieruchomości nie są przeszkodą w tym, by zacząć działać. Jest jeszcze jedna sprawa, która może być hamulcem dla początkowego flipera, a mianowicie kwestia własnych przekonań. Dopóki nie uwierzysz, że flipowanie to zajęcie, które da ci szansę na szybkie pomnożenie kapitału i nie zaczniesz działać, to nie doświadczysz tego na własnej skórze. Nie powiem ci, jaki jest zestaw cech idealnego flipera, bo taki zestaw nie istnieje. Na swoich szkoleniach spotykam kobiety i mężczyzn, ludzi bardzo młodych i w średnim wieku, osoby z różnym wykształceniem i z różnymi doświadczeniami zawodowymi. Mają różną sytuację rodzinną i majątkową, jedni mają nadwyżki kapitału i chcą się dowiedzieć, jak go pomnażać, a drudzy ledwo wiążą koniec z końcem, a nawet mają długi i szukają sposobu na to, by wyjść na prostą i zacząć zarabiać godziwe pieniądze. Każda z tych osób ma inną osobowość, inne doświadczenia, kompetencje i umiejętności, łączy ich jedynie to, że chcą działać, i są gotowe na zmiany w życiu. Nikt nie rodzi się fliperem i nie ma zapisanego nigdzie w gwiazdach sukcesu. Może go jednak osiągnąć dzięki swojej determinacji i chęci do działania. Obserwuję naprawdę spektakularne sukcesy absolwentów, czy to w liczbie transakcji, czy w kwotach, jakie zarobili na flipowaniu, i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że schemat, którego się nauczyli na moich szkoleniach i który wdrożyli, działa. Jeśli znasz schemat, który w zarysie przedstawiam w tej książce, a następnie, jeśli będziesz chciał się dokładnie nauczyć go używać jeszcze lepiej na warsztatach i zastosujesz go jeden do jednego, to mogę ci zagwarantować, że twój biznes flipowy będziesz realizować z sukcesem. Co ciekawe, gdy zapytałem kilku uczestników swoich szkoleń, którzy już działają jako fliperzy i mają na koncie co najmniej kilka transakcji o to, czy ich zdaniem każdy może być fliperem, to jak jeden mąż odpowiadali, że nie. Po czym wymieniali listę cech, którymi powinien charakteryzować się fliper. Zastanawiające jest jednak to, że każda z tych osób podawała inne cechy osobowości flipera i każda z nich była zupełnie inna od pozostałych. Jedyną cechą wspólną w ich opisach było to, że musi to być osoba, która lubi działanie i nie czeka bezczynnie, aż coś się wydarzy, lecz stara się wykorzystać do maksimum sytuację, w której się znajduje. Niektórzy uważają, że to Zawód bardziej dla mężczyzn i że kobiecie będzie trudniej w tym fachu. Nie jest to jednak prawda, co potwierdzają Agata Kopiejczyk i Kasia Górska, uczestniczki moich szkoleń, które mają na swoim koncie już kilkadziesiąt flipów. Ich zdaniem płeć nie daje im przewagi ani nie utrudnia działania we flipach. Z kolei z moich obserwacji wynika, że niektóre cechy osobowości, które częściej występują u kobiet, np. empatia, mogą być bardzo pomocne w negocjacjach cenowych. Agata stwierdza, że we flipowaniu bardzo przydają jej się takie cechy jak optymizm i rozwaga. Może się wydawać, że te cechy wzajemnie się wykluczają, ale Agata tłumaczy, że dzięki optymizmowi ma siłę i energię do ciągłego poszukiwania okazji, a rozwaga pozwala nie dać się ponieść emocjom i decyzję o zakupie lub rezygnacji z niego oprzeć na liczbach. Mówi nawet Wyłącz emocje, włącz Excela. Do tej listy cech dodaje komunikatywność i dużo empatii. Sama jednak twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak zestaw cech idealnego flipera, bo na spotkaniach fliperów są osoby o bardzo różnych charakterach, a każda z nich świetnie się odnajduje w tym biznesie. Musi to jednak być osoba, która lubi rozmawiać z ludźmi, bo to od rozmowy zaczyna się cały proces pozyskiwania mieszkania na flipa, i bez niej flipowanie jest niemożliwe. Nie jest również ważne, jaka jest twoja historia zawodowa, doświadczenie czy wykształcenie. Wśród osób, które flipują z sukcesem jest Bogusław Wrubel, chiropraktyk, Konrad Olszewski, doradca finansowy, Wiktor Jankowski, przez lata związany z branżą automotive, Tomek Stańczyk, właściciel wypożyczalni samochodów, Agata Kopiejczyk, rzeczoznawca majątkowy, Kasia Górska, inspektor nadzoru przy budowach dróg i mostów. Jak widzisz, przekrój jest ogromny, ale w oczy rzuca się fakt, że większość z tych osób nie miała wcześniej kontaktu z branżą obrotu nieruchomościami, a jednak działa w niej z sukcesem. Nawet jednak ci, którzy mieli choć trochę wspólnego z tą branżą, jak Agata, mówią, że ten fragment wiedzy, który wykorzystywała w swojej pracy i który przydaje się jej we flipowaniu, można zdobyć w ciągu kilku dni. Zanim zaczęła działać, musiała więc dowiedzieć się o flipowaniu niemal tyle, co osoby, które pracowały w zupełnie innych branżach. Ograniczeniem nie muszą być również przeszkody obiektywne, które wielu uznałoby za prawdziwą barierę przeszkadzającą w skutecznym flipowaniu. Nie jest to jednak przeszkoda dla tych, którzy naprawdę mają chęć działać i są zdeterminowani w dążeniu do celu. Przykładem niech będzie Bogusław Wrubel, który cierpi na zwyrodnienie siatkówki. Jest osobą niemal niewidomą, gdyż widzi jedynie 3 do 5% tego co zdrowy człowiek, a obraz postrzega jako zamazany w postaci plam i fragmentów, które mózg łączy w całość, niejako dorabiając brakujące części. Mimo swojej choroby flipuje i ma już kilka świetnych transakcji na koncie. Dla niego głównym problemem były kwestie związane z dokumentami, których niech nie jest w stanie samodzielnie odczytać. Ale w tym z pomocą przyszła mu technologia. Na co dzień używa aplikacji, które odczytują mu dokumenty, a jeśli to nie wystarcza, korzysta z pomocy osób widzących. Ma również inne patenty na radzenie sobie w codziennym życiu, dzięki czemu może m.in. samodzielnie poruszać się na rowerze. Problemy ze wzrokiem nie powstrzymują go przed działaniem, bo nauczył się sobie z nimi radzić. Radził sobie w codziennym życiu jako właściciel kliniki masażu i doskonale radzi sobie również jako flipper. To najlepszy dowód na to, że jeśli czegoś bardzo chcesz, znajdziesz sposób na to, by sobie z tym poradzić. Jednym słowem, jeśli czujesz, że chcesz mieć wpływ na swoje życie, nie lubisz czekać bezczynnie na to, co przyniesie los i jesteś gotowy wytrwale dążyć do celu, to masz podstawy, na których możesz budować swoją karierę flipera. Musisz też uwierzyć, że na flipach da się dużo zarobić, bo jak mówi Kasia Górska, dopiero jak w to uwierzysz, będziesz mieć odwagę sięgnąć po większy kawałek tortu i zacząć myśleć o swoich inwestycjach z większym rozmachem. Z dalszej części książki dowiesz się, od czego zacząć i jak działać mądrze, by osiągać zadowalające efekty. Co się może stać, kiedy przestaniesz marzyć, a zaczniesz działać? Przez moje warsztaty przewijają się bardzo różne osoby. Gdybym miał krótko podsumować, co łączy te, które osiągnęły naprawdę ogromne sukcesy, wybrałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, dokładnie widzą cel, który chcą osiągnąć, a po drugie, chcą coś zmienić. Ta potrzeba zmiany jest u nich tak duża, że wygrywa ze strachem, z przyzwyczajeniami, z problemami. Nie umiem tego jednak wytłumaczyć lepiej niż przedstawiając kilka historii. Może widzisz w którejś z nich siebie, może zatem i twoja historia będzie mieć kiedyś podobne zakończenie. Krzysiek Nieznalski. Wiesz, co widzę patrząc na Krzyśka? To ja sprzed 10 lat. Kiedy postanowił zacząć, nie wierzył, że jest za młody. Nie wierzył też w magię studiów. Szukał lepszej i przede wszystkim szybszej drogi do zarabiania dużych pieniędzy. Podobnie jak ja, w podobnym wieku dużo czytał. Mówi, że do działania zainspirowała go książka Roberta Kiyosakiego, bogaty ojciec, biedny ojciec. Nie chciał dać się zakuć w dyby pracy od 9 do 17. Myślisz, że nie miał przeszkód? To chłopak, który zaczął flipować, mając 22 lata. Mógł przecież wciąż studiować i żyć na garnuszku rodziców, ale chciał od życia czegoś więcej. Dziś ma na koncie 10 flipów. Na pierwszym z nich zarobił blisko 100 tysięcy złotych. A studia rzucił. Kilka miesięcy temu zaprosiłem go na moją scenę podczas konferencji Forum Nowoczesnego Inwestora. Agata Kopiejczyk. Teoretycznie miała dobrze płatną, stałą i bezpieczną pracę. W praktyce dusiła się, spędzając 8 godzin dziennie w biurze. Agata przed flipami pracowała jako rzeczoznawca majątkowy. W pamięci utkwiły mi jej słowa. Najbardziej bolało mnie to, że wiedziałam, iż odbiorca operatu szacunkowego otworzy pierwszą stronę, sprawdzi tylko jaką wyliczyłam wartość i nawet nie przeczyta kilkudziesięciu stron mojej pracy. Kiedy zaczynała, miała odłożony niewielki kapitał, a wiedza, którą posiadała, okazała się niestety niewystarczająca podczas inwestowania. Poznałem Agatę podczas jednego ze swoich pierwszych szkoleń. Dziś pewnie sama straciła już rachubę, ile flipów przeprowadziła, ponieważ zrezygnowała z pracy jeszcze przed szkoleniem, nie musiała podejmować decyzji o odejściu z etatu. Niejako rzuciła się na głęboką wodę i wyszło jej to na dobre. Daniel i Kasia Domała. Blisko 18 lat spędzili na emigracji. Wyjechali do Londynu w poszukiwaniu czegoś lepszego. Kiedy zaświtała im myśl o powrocie, zaczęli szukać swojej nowej drogi. Wspaniałe małżeństwo z dzieckiem. Dzięki flipom, rzeczywiście odważyli się wrócić do Polski z emigracji. Nie wiem, czy coś więcej należy dodawać. Ich dziecko może być bliżej rodziny, a oni nie muszą wybierać pomiędzy komfortowym życiem a życiem w kraju. Naprawdę jestem szczęśliwy, że dołożyłem do tego swoją cegiełkę. Bogusław Wrubel, kiedy zadzwonił, chcąc wziąć udział w warsztacie, nie wiedziałem, co powiedzieć. A więc sam postawiłem w swojej głowie bariery dotyczące jego możliwości, no bo jak to gość prawie nie widzi, jak on sobie da radę na rynku. Tymczasem okazało się, że Boguś to naprawdę niesamowity facet. Człowiek, który widzi zaledwie kilka procent tego, co powinien widzieć, znajduje okazję i inwestuje w nieruchomości. Za chwilę będzie deweloperem. A przecież mógłby założyć ręce, żyć z renty albo z zawodu, którym się zajmował, chiropraktyki. Jednak nie. Jemu nie wystarcza przeciętność. Przejechałem pół Polski, żeby nagrać z nim wywiad, bo tak duże zrobił na mnie wrażenie. Dla niego, jako osoby niedowidzącej, nieruchomości to doskonała droga, żeby zwiększyć skalę. Jak mówi, doszedł do ściany, jeśli chodzi o zawód chiropraktyka to w końcu praca jego własnych rąk i nie ma możliwości delegowania działań, jak w przypadku chociażby flipów. Ania i Tomek poznaliśmy się na targach rozwoju. Ja opowiadałem swoją historię, przedstawiłem drogę, która doprowadziła mnie do punktu, w którym dziś się znajduję, a oni szukali drogi dla siebie. Nie byli bezrobotni, nic z tych rzeczy, oboje pracowali w korporacjach w Warszawie, tam gdzie mieszkają, ale szukali czegoś więcej, głównie przez wzgląd na przyszłość swoją i swoich dwóch synów. Ania dość szybko rzuciła etat na rzecz flipów, a dziś już oboje zajmują się tylko tym, co wychodzi im tak doskonale wyszukiwaniem okazji i sprzedażą ich z zyskiem. Ciekawe jest to, że na ich pierwszego flipa zrzucała się rodzina. Takiego inwestora sporo osób może w prosty sposób pozyskać, a niewielu o tym myśli. A szkoda, bo to rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Wiktor Jankowski świetne zarobki, wspaniała kariera w międzynarodowej firmie i nagle koniec. Projekt się skończył, a tym samym jego praca. I tak się czasem zdarza, kiedy pracujesz dla kogoś. Nawet w najlepiej zarządzanej firmie może się zdarzyć redukcja zatrudnienia czy kryzys, bo jesteś od kogoś zależny. Wiktor naprawdę dużo czytał i słuchał, zanim przyszedł na moje warsztaty. Zapamiętałem go ze szkolenia jako osobę z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Dziś króluje na wrocławskim rynku. Jego umiejętność urządzania mieszkań budzi szczery zachwyt. W jego realizacjach widać mnóstwo, naprawdę mnóstwo serca. Wspaniałe jest przy tym to, że z flipów uczynił naprawdę rodzinny biznes. Zajmuje się nimi nie tylko jego żona, ale także jej ojciec. Działają wspólnie, wspierają się wzajemnie, ale też, co ważne, wspólnie zarabiają. Kasia Górska. Niektórzy flipowanie uważają za męski zawód. To nieprawda. Znam mnóstwo kobiet, które świetnie sobie w nim radzą. Każdy znajdzie swoją niszę. Często kobiety są bardziej empatyczne, wzbudzają zaufanie i lepiej słuchają, dlatego często lepiej prowadzą rozmowę chociażby z osobami starszymi czy zadłużonymi. Wracając do męskich zawodów, zanim Kasia zajęła się flipami, była inspektorem nadzoru inwestorskiego nadzorującym budowy drogowe. Praca dobrze płatna, ale nie dająca jej satysfakcji. Jak sama przyznaje, nieruchomości to sposób, aby wyżyć się artystycznie. I to naprawdę widać po jej flipach. Wnętrza są wysmakowane i dopieszczone. Jej realizacje są tak doceniane, że klienci czasem czekają na jej mieszkania. Praca, która jest pasją, to naprawdę doskonałe połączenie, co widać w liczbach. W pierwszym roku działania w nieruchomościach wykonała 10 flipów, pracując aktywnie w zawodzie inspektora, a nieruchomościami zajmując się tylko popołudniami. Obecnie na koncie ma 27 flipów. Ciekawe jest to, że mąż Kasi założył firmę produkcyjną i nadal nie chce zajmować się flipami, ponieważ produkcja maszyn to jego pasja, a nieruchomości niekoniecznie. Natomiast jest to świetny dowód na to, że kobieta może inwestować w nieruchomości i zajmować się remontami absolutnie samodzielnie, bez męskiego wsparcia. Marcin Kuryło. Na szkolenie przyleciał bezpośrednio z Turcji, gdzie wraz ze wspólnikami prowadził jeden ze swoich biznesów. Zainteresował się nieruchomościami, ponieważ szukał działalności, którą łatwiej będzie kontrolować, a przy okazji zarabiać naprawdę przyzwoite pieniądze. Doświadczenie w pracy na własny rachunek ma naprawdę imponujące robi to od ponad 30 lat. Jednak już po roku od szkolenia zajmuje się głównie flipami i z tym biznesem wiąże swoją przyszłość. Swoją pasją zaraził wspólnika, z którym prowadzi spółkę w Polsce, syna i jego dziewczynę. Działają wspólnie, stworzyli świetnie prosperujący, poniekąd rodzinny interes, który generuje bardzo duże zyski przy małych nakładach. Marcin zrealizował ponad 20 flipów, a wyremontował tylko jedno mieszkanie. Tak samo jak Wiktor działa we Wrocławiu, ale zarabiają na flipach w bardzo różny sposób. Konrad Olszewski każdy, kto go poznał, potwierdzi, że to dusza towarzystwa. Pracuje jako doradca kredytowy. Do branży trafił trochę z przypadku. Po sprzedaży mieszkania miał zainwestować w dwa mniejsze, żeby czerpać zyski z wynajmu. Po rozmowie z osobą, która pomogła mu w sprzedaży nieruchomości, doszedł do wniosku, że fajnie byłoby obrócić pieniędzmi. Za jej radą zaczął wertować internet w poszukiwaniu wiedzy o flipach. Wspomina, że tej nocy nie spał, oglądał mój kanał i jeszcze tej samej nocy zapadła decyzja o udziale w szkoleniu. Dzisiaj działa w Krakowie, swoim rodzinnym mieście. W chwili, gdy powstaje ta książka, pracuje wciąż jako doradca kredytowy i aktywnie działa na rynku flipów. Zapytany, czy w Krakowie jest trudno wykonywać flipy, odpowiedział, nie, musisz się tylko na tym skupić. Konrad nie był nigdy uwiązany pracą na etacie, jednak jego praca nie należała do tych, które generują satysfakcjonujące dochody. Jego początkowe założenie było takie, że zrobi z nieruchomości dodatek do branży kredytowej, a półtora roku później okazało się, że to doradztwo kredytowe ma być dodatkiem do flipów. Dlaczego? Bo jak sam stwierdził, na jednym dealu zarabia tyle, co w 3-4 miesiące pracy, a zabiera mu to o wiele mniej czasu. Czy w każdym mieście można być fliperem? Na koniec chcę się rozprawić z jeszcze jedną blokadą, która może stanowić przeszkodę przed rozpoczęciem działalności fliperskiej. Wielokrotnie spotkałem się z zarzutem, że polecam flipowanie jako jedną z najlepszych metod inwestowania w nieruchomości, a sam działam w Lublinie, czyli w mieście średniej wielkości. Osoby stawiające ten zarzut mówiły mi, że mam łatwiej, bo ceny nieruchomości w Lublinie są dużo niższe niż na przykład w Warszawie czy Trójmieście i że w tych miastach flipowanie z pewnością się nie uda. Zawsze odpieram ataki tego typu, dając przykłady osób, które ukończyły mój kurs flipowania i z powodzeniem działają na tych najdroższych rynkach nieruchomości. Nie będę więc gołosłowny i przedstawię ci kilka przykładów flipów, które zrealizowali. Krzysztof Nieznalski działa na rynku trójmiejskim. Najpierw chciał, żeby to był Gdańsk, ale okazało się, że więcej szans na ciekawy deal można znaleźć w Gdyni, więc także tam zaczął działać. Już na pierwszym flipie zarobił prawie 100 tysięcy złotych, a kolejne dwa również przyniosły mu taki zysk. Jego pierwsza inwestycja w liczbach wyglądała następująco. Zakup? 220 tysięcy złotych. Koszty około zakupowe? 4,5 tysiąca złotych. Remont? 47 tysięcy, sprzedaż 347 tysięcy złotych. Zysk z flipa 70,5 tysiąca złotych, zysk z najmu 21,5 tysiąca, łączny zysk 97 tysięcy złotych. Jest tutaj uwzględniony zysk z najmu, gdyż mieszkanie było przygotowane pod inwestycje, a do momentu jego sprzedaży, co przeciągnęło się do pięciu miesięcy z uwagi na kłopoty z uzyskaniem kredytu przez kupującego, Krzysztof czerpał dochody z najmu. Drugą osobą, którą chcę Ci przedstawić jest Agata Kopiejczyk, działająca na warszawskim rynku nieruchomości. Ma na swoim koncie już około 20 flipów, z których większość przeprowadziła z użyciem kapitału obcego. Jednym z nich była transakcja dotycząca mieszkania przy ulicy Chmielnej. Dowiedziała się o nim od pewnej pary fliperów działających w Warszawie, którzy nie kupili go tylko dlatego, że nie mieli czasu, by się nim zająć. Agata dysponowała jedynie 20 procentami kapitału potrzebnego do zakupu tego mieszkania. Kolejne 20 ceny pożyczyła, a resztę sfinansował zewnętrzny inwestor. W mieszkaniu przeprowadziła mały lifting oraz zrobiła home staging, co kosztowało kilka tysięcy złotych. Mieszkanie sprzedała po 2,5 miesiącach od daty zakupu. Stopa zwrotu z kapitału własnego wyniosła 60% w ciągu 2,5 miesiąca, czyli niemal 300 w skali roku. O flipowaniu rozmawiałem również z Konradem Olszewskim, który działa na rynku krakowskim. Gdy rozważał wejście na ten rynek, to często słyszał, że teraz już nie warto, bo konkurencja jest duża, bo bardzo trudno upolować okazję i zarobić na flipie. Nie słuchał tych głosów i postanowił sam sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość. Jego doświadczenie pokazuje, że to nieprawda, że już nie ma okazji. Może w internecie trudno je znaleźć, ale on szuka innymi metodami. Robi to inaczej niż wszyscy i dzięki temu w ciągu miesiąca znalazł trzy mieszkania, które spełniają warunki okazji. Jest to najlepszy dowód na to, że na rynku jest jeszcze miejsce dla kolejnych fliperów i że to nie jest tak, że inni fliperzy to konkurencja, którą należy zwalczać za wszelką cenę. Na dużym, bo wrocławskim rynku nieruchomości działa wraz ze wspólnikiem, synem i jego dziewczyną Marcin Kuryło. W ciągu niewiele ponad pół roku swojej działalności wykonał prawie 20 flipów, a na każdym z nich zarobił od 35 do 95 tysięcy złotych. Jak sam przyznaje, we Wrocławiu istnieje dość duża konkurencja. W tej chwili zna już wszystkich, którzy osiągnęli sukces, ale to nadal jest tak duży rynek, że każdy znajdzie na nim miejsce dla siebie. On działa trochę inaczej niż ja, bo nie koncentruje się na małych mieszkaniach, tylko wybiera większe, co najmniej 60-metrowe, które doskonale nadają się do sprzedaży jako mieszkania na wynajem. Zaadaptował więc mój przepis do swojego rynku i jego potrzeb i znalazł swoją niszę. Nadal jednak stosuje schemat działania, który poznał na moich warsztatach i zarabia duże pieniądze na flipach. Jest jeszcze druga strona medalu czyli. Flipowanie w bardzo małych miastach. Niektórzy boją się, że zbyt małe miasto to małe szanse na znalezienie okazji i znacznie ograniczona liczba osób, które mogą być zainteresowane późniejszym zakupem mieszkania. Znam jednak osoby, które działają w takich miastach jak Wałbrzych, około 110 tysięcy mieszkańców, a nawet Andrychów czy Wadowice, około 20 tysięcy mieszkańców i z powodzeniem przeprowadzają swoje flipperskie inwestycje. Bogusław Wrubel, który szuka fliperskich okazji w Wadowicach i Andrychowie, ma na swoim koncie już kilka flipów i na każdym z nich zarobił co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mieszkanie, które sprzedał bez remontu, przyniosło mu zysk w wysokości 30 tysięcy, a na mieszkaniach, w których przeprowadził remont, zarobił dużo więcej. W Wałbrzychu z powodzeniem działa Tomek Stańczyk, który ma w dorobku już kilkadziesiąt flipów. Jednym z jego pierwszych zakupów było nabycie mieszkania za 30 tysięcy. Mieszkanie w całkiem niezłym stanie nie miało łazienki i ogrzewania. Tomek rozwiązał ten problem, a ponadto delikatnie odświeżył pozostałe pomieszczenia, także łączne. Koszty wyniosły około 15 tysięcy złotych. Po remoncie wystawił mieszkanie za 87 tysięcy i sprzedało się w jeden dzień. Jego flip w liczbach przedstawia się następująco: zakup 30 tysięcy złotych, koszty 15 tysięcy, sprzedaż 87 tysięcy, zysk 42 tysiące złotych. Takich flipów Tomek wykonał dużo więcej, a na każdym zarobił kilkadziesiąt tysięcy złotych. To dowodzi, że nawet w mieście, w którym ceny nieruchomości są bardzo niskie w porównaniu z cenami w innych częściach kraju, można zarabiać na flipach i to podobne kwoty jak w dużych miastach. W niewielkim mieście liczącym około 100 tysięcy mieszkańców działa również Kasia Górska. W ciągu pierwszego roku swojej działalności przeprowadziła 10 flipów, a na każdym z nich zarobiła około 30 tysięcy złotych. W większości mieszkań wykonywała remont, ale miała również takie, które kupiła w środę, sprzedała w piątek i na którym również zarobiła 30 tysięcy bez robienia remontu. Kasia przez pewien czas rozważała przeprowadzanie flipów w dużym mieście wojewódzkim, które jest oddalone od jej miasta o 200 kilometrów. Rozmawialiśmy na ten temat kilkakrotnie i w końcu nie zdecydowała się na taki krok. Przeważyła łatwość flipowania na miejscu, oszczędność czasu oraz znajomość rynku. Z perspektywy czasu stwierdziła, że to była trafna decyzja, bo jednak czas, który może poświęcić na robienie flipów, jest zasobem na tyle ograniczonym, że warto nim mądrze dysponować. Przywołane dotąd przykłady osób, które już działają jako fliperzy, są najlepszym dowodem na to, że da się flipować w każdym mieście, niezależnie od jego wielkości. Owszem, ceny nieruchomości się różnią, a zatem w niektórych miastach trzeba wyłożyć więcej środków na okazyjny zakup mieszkania, a w innych wystarczy kilkadziesiąt tysięcy złotych, by kupić swoją pierwszą nieruchomość na flipa. Niezależnie jednak od lokalizacji, cały proces flipowania odbywa się dokładnie tak samo. Nie ma bowiem znaczenia wielkość miasta, w którym działasz ale to, czy w tym mieście jest ruch na rynku nieruchomości, czy są ludzie, którzy szukają mieszkań do zakupu. Rynek cały czas pozostaje bardzo chłonny i nadal jest za mało mieszkań, dlatego ludzie stale je kupują. Owszem, istnieją takie miejsca w Polsce, gdzie może być trudno, bo większość ludzi opuszcza tamte strony i wyrusza w inne rejony Polski lub poza jej granice, aby szukać miejsca dla siebie. W takich rejonach inwestowanie w biznes flipowy może być ryzykowne. Jeśli jednak myślisz o flipowaniu w miejscach, które się rozbudowują, do których stale napływają nowi ludzie, gdzie rynek nieruchomości prężnie się rozwija i jest popyt na mieszkania, to niezależnie od wielkości takiego miasta, możesz śmiało rozpoczynać swoje działania na rynku flipowym. Schemat działania, który przedstawiam Ci w tej książce, jest oparty na doświadczeniach na rynku polskim. Nie znaczy to jednak, że flipowanie jest możliwe tylko w Polsce. Znam osoby, które przyjeżdżają na moje szkolenia z zagranicy. Niektórzy, jak Daniel Domała z żoną, mieszkali przez kilka lat w Wielkiej Brytanii, a teraz wrócili do Polski i tutaj flipują. Są jednak i tacy, którzy wiedzę ze szkoleń wykorzystują w Niemczech czy w Anglii. I których działalność również przynosi świetne rezultaty. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, iż większość barier, które hamują przed wejściem na rynek flipu, jest dość łatwa do obalenia. Największą pracą, jaką należy wykonać, jest zatem praca nad sobą, by być gotowym zerwać ze stereotypowymi przekonaniami i zacząć działać. Jeśli jesteś gotowy do działania, to poznaj SNI, czyli System Nowoczesnego Inwestora. Dzięki niemu. Zrozumiesz ideę flipowania oraz będziesz wiedział, jak zastosować ją w praktyce. Znając ten system, będziesz mógł zacząć i z sukcesem przeprowadzić swojego pierwszego flipa. Niezależnie od tego, czy jesteś z małego czy dużego miasta, masz lat 20 czy 50, jesteś kobietą czy mężczyzną, mój system działa zawsze, pod jednym warunkiem że zastosujesz się do wszystkich jego zasad i wdrożysz je krok po kroku.